Dziś o sytuacji w kraju i województwie podkarpackim z dziennikarzami rozmawiał wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Do Rzeszowa przyjechał m.in., by promować w walce o mandat senatorski wspólnego kandydata PSL i PO Mariusza Kawę. W Podkarpaciu dzisiaj potrzebny jest wspaniały, solidny, samorządowy, doświadczony reprezentant w Izbie Wyższej. Reprezentant środowisk centrowych, racjonalnych, ludzi dobrej woli, którzy wiedzą, że nie czas dzisiaj Polaków kłócić, nie czas konfrontować, nie czas wypowiadać im wojnę. Trzeba szukać w nas i mobilizować obok nas to, co w nas najlepsze, do współpracy, współdziałania, życzliwości, przyjaźni, solidarności. Naszą odpowiedzią na te wyzwania, które są dzisiaj i w przyszłości, jest kandydat do Senatu, przyszły senator, jesteśmy o tym przekonani, bardzo dobry senator ziemi podkarpackiej, właśnie Mariusz Kawa. Startuję pod hasłem kocham, wierzę, działam. I te słowa w swojej głębi rozszerzane na każdy możliwy sposób myślę, że dają pewien wymiar czy obraz tego, co robię, jaki jestem.